Rozwiążemy sobie teraz zadanie o drabinie. Wyobraźmy sobie, że mamy taką 5-metrową drabinę, którą oparliśmy o ścianę, ale tak się nieszczęśliwie złożyło, że ta drabina nam się obsuwa. To znaczy tutaj punkt podparcia drabiny sunie po podłodze, tutaj ucieka w prawą stronę z prędkością 2 metrów na sekundę i w pewnym momencie znajduje się już w odległości 4 metrów od ściany. Tę odległość nazwiemy sobie x. No jeżeli x jest one 4 metry i rośnie, znaczy, że x się zmienia w tempie 2 metry na sekundę, czyli te 2 metry na sekundę możemy zinterpretować, że to jest dx po dt, to jest prędkość, z jaką x zmienia się w tym momencie. No a pytanie, na które mamy odpowiedzieć w tym zadaniu, jest takie: jaka jest prędkość, z jaką drugi koniec drabiny, który tutaj zakładamy, zsuwa się po ścianie? Z jaką prędkością ten drugi koniec drabiny się zsuwa? Więc oznaczmy sobie wysokość, na której znajduje się ten drugi koniec drabiny, jako, jako h. No i to, co mamy obliczyć, to jest, jak jest tempo zmiany tego h, czyli ile jest dh po dt w sytuacji opisanej tymi danymi, które tutaj mamy na rysunku. No to jak to zrobić? No te wielkości x i h nie są niezależne. Tutaj mamy trójkąt i to w dodatku możemy założyć, że jest trójkąt prostokątny, że ściana jest pionowa w stosunku do poziomej podłogi. Więc te wielkości x i h i długość trabiny spełniają twierdzenie Pythagorasa. Czyli x do kwadratu dodać h do kwadratu musi być równe 25. Nie będę pisał jednostek, będziemy pamiętać, że długości są w metrach, a czas jest w sekundach. Czyli w każdej chwili czasu taka relacja musi być spełniona, która wynika z twierdzenia Pitagorasa. No i teraz, żeby znaleźć związek między pochodnymi x i h, który nas tutaj interesuje, no to wystarczy zróżniczkować tę relację, obliczyć pochodną po czasie obu stron tego równania. No to właśnie teraz zrobię w takim razie. Czyli tutaj będę miał pochodną lewej strony, a tutaj będę miał pochodną prawej strony. Czyli po lewej stronie będziemy mieli x kwadrat, dodać h kwadrat i pochodną tego. A po prawej stronie pochodną stałej. No pochodna stałej, no to wiemy, że to jest 0. A ile jest równa pochodna x kwadrat? x jest funkcją czasu, więc ja napiszę tutaj to jeszcze raz wyraźnie, żeby wiadomo było, o co chodzi. x jest funkcją czasu, czyli mamy x od t i całość podniesioną do kwadratu, dodać h też jest funkcją czasu. Czyli mamy h od t i całość podniesioną do kwadratu. No a pochodna stałej to jest po prostu 0, czyli po prawej stronie w tym równaniu wystąpi 0. A teraz jak liczymy pochodną takiej funkcji? No tutaj rozpoznajmy, że mamy funkcję złożoną x od t, a następnie to jeszcze podniesione do kwadratu. Czyli najpierw liczymy pochodną funkcji zewnętrznej, czyli tego podnoszenia do kwadratu. Funkcja potęgowa, Coś do kwadratu pochodna tego to jest dwa razy ten argument, czyli dwa razy x razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy pochodna x od t, dx po dt. To jest pochodna tego. No i dodać tak samo tutaj, to jest dokładnie to samo, czyli będzie dwa razy h razy dh po dt. Różni się to tylko tym, że tutaj mamy x, a tutaj mamy h. No i to ma w sumie dawać 0. No, i teraz z tego równania mamy wyliczyć dh pod dt. Wiemy ile jest x, bo x jest 4 metry. Wiemy ile jest dx pod dt, bo to jest 2 metry na sekundę. Ale nie wiemy ile jest równe h w tej chwili, którą tutaj rozpatrujemy. No, ale możemy h obliczyć stwierdzenia Pitagorasa. Tutaj jeszcze raz możemy skorzystać z tego twierdzenia, że x kwadrat dodać h kwadrat to jest 25. No, x jest równe 4 w tym momencie, czyli tutaj mamy 4 do kwadratu, no to jest. 16, dodać h kwadrat ma być równe 25 czyli h kwadrat ma być równe 25 odjąć 16 czyli to jest 25 16 to jest 9 no to h musi być równe 3 nie biorę pod uwagę h równego minus 3 no bo to ma być długość więc ona ma być dodatnia, ta drabina ma być nad ziemią, ten koniec ma być nad ziemią ta długość musi być dodatnia no to wiemy, że h jest równe 3, no to możemy wstawić do tego równania te wszystkie dane, które mamy. Czyli mamy 2 razy x, który jest równy 4. Potem mamy pochodną dx po dt, która jest równa znowu 2. I do tego dodać 2, mogłem przez 2 podzielić, bo by było prościej, no już trudno. 2 razy h, czyli razy 3. No i razy dh po dt. No i to w sumie ma dawać 0. No to teraz mogę tutaj wymnożyć. Będę miał 6 razy DH po DT. To się równa 2 razy 4 razy 2, to jest 4 razy 4, to jest 16. Ale jak odejmę od obu stron 16, a tak właśnie chcę zrobić, to będę miał minus 16 po tej stronie. Czyli ostatecznie DH po DT będzie równe Minus 16,6, czyli to jest minus trzecich. Ok, no to to jest nasz wynik. No i teraz możemy jeszcze go troszkę przekształcić, żeby na przykład tu wydzielić część całkowitą. Napisać, że dH po dT to jest minus 2 i 2 trzecie. Możemy sobie jeszcze przypomnieć, jakie mieliśmy jednostki. Umówiliśmy się, że mierzymy odległość w metrach, a czas w sekundach, czyli prędkość będzie w metrach na sekundę. Więc taki jest ten wynik ostatecznie. On jest ujemny, co doskonale zgadza się z tym, co tutaj mamy w naszej sytuacji, no bo wysokość maleje. Jak jakaś wielkość maleje, to znaczy, że jej pochodna jest ujemna, więc akurat bardzo dobrze, że ten wynik wyszedł, wyszedł ujemny. No i możemy jeszcze zobaczyć, że co do wartości bezwzględnej, 2,2 m na sekundę to jest szybciej niż ta prędkość, z jaką ten dolny koniec się tutaj, Odsuwa. Czyli ten drugi koniec, akurat w tym momencie, kiedy tutaj mamy 4 metry, tutaj mamy 3 metry w pionie, to w tym momencie ten koniec oparty o ścianę suwa się tutaj w pionie szybciej niż ten dolny sunie w poziomie.